Dogrywam to na końcu, ale tak naprawdę to jest początek, czyli po pierwsze może zasubskrybować kanał, a po drugie na kanał Stricte Label wleciał kolejny klip, także myślę, że warto go sprawdzić. Klip nie był robiony przeze mnie, ale nuta jest bardzo dobra, choć po angielsku, ale robiona oczywiście przez Polaka, więc zapraszam do sprawdzenia i miłego oglądania. Siema, siema, witam serdecznie. Pomyślałam, że zabiorę się za ten temat, ponieważ bardzo wiele osób prosiło mnie o wypowiedzenie się. Dlatego pomyślałam, że co jakiś czas będę wrzucać takie luźne filmy na daną tematykę. Propozycje możecie wpisać w komentarzu, o czym mam się wypowiedzieć. No i teraz moje zdanie o Taco na Fide. Jest teraz o tym bardzo głośno. Wielu ludzi to hejtuje, ale jeszcze więcej to propsuje. I co ja na ten temat uważam? Uważam, że to może być jeden z duetów, które przejdą wręcz do historii. Naprawdę mamy tu dwóch najbardziej mainstreamowych raperów w Polsce aktualnie, czyli Taco i Quebo. Do takiego totalnego mainstreamu można zaliczyć jeszcze Palucha, ale wydaje mi się, że jeżeli on by na przykład był w tym z jednym z tych dwóch gości, nie wyszłoby to tak dobrze, ponieważ jest to całkiem odmienna stylowa. Natomiast Taco i Quebo niby też są całkowicie inni, ale jak widać świetnie się łączą, ponieważ naprawdę dla mnie Tamagotchi jest mistrzostwem. Ten pierwszy singiel też jest naprawdę dobry. Pozwólcie, że sobie poprawię czapkę. Po pierwsze, zebranie fanów Quebo i Taco. Myślę, że niektórzy na przykład fani Quebo, którzy są mega fanami Taco, odejdą od tego, powiedzmy. Ponieważ powiedzą, że ej, zrobiłeś duet z nim, no to ja już cię nie słucham, bo są tacy ludzie. Tak samo będą ludzie od strony Taco, którzy jego lubią, a nie lubią Quebo. Myślę, że na pewno parę takich osób będzie, które po prostu odejdą od tego projektu. Ale myślę, że jeszcze więcej osób to przyciągnie, czyli fani Quebo, fani Taco i fani ich obojga. To da ogromną sprzedaż, naprawdę. To, co zrobił Szprycer i to, co zrobiła Egzotyka, bo mówię tu o najnowszych projektach, było czymś bardzo dużym. Dlatego myślę, że w połączeniu da to efekt jeszcze bardziej spotęgowany. Mówię teraz tutaj na podstawie dwóch singli tak naprawdę, ale wydaje mi się, że to może osiągnąć ogromny, ogromny sukces. Wszystko jest na naprawdę najwyższym poziomie. Teksty są bardzo dobre. To już nie jest klasa undergroundowa, to już jest klasa światowa, ponieważ inaczej tego nazwać nie mogę. No to jaki teledysk jest do Tamagotchi, no tutaj ja jako montażysta, jako osoba, która się takimi rzeczami zajmuje, to po prostu nie mam nic do powiedzenia, jest to fenomenalne. Nic nie mam do zarzucenia, naprawdę. Tutaj możecie zajrzeć sobie do kanału na kanał gościa, który robi serię Złe Piosenki i naprawdę tam wytknął parę błędów. Gość ogólnie jest świetny, jak dla mnie mega charyzmatyczny, więc możecie go zobaczyć. On tam wytknął parę błędów, ale ogólnie no zupełnie nie mam do czego się przyczepić. Myślę, że ten wysoki poziom, ta kumulacja fanów, no i to, że jest to po prostu świetnie brzmiące, sprawi, że ten duet osiągnie ogromny, ogromny sukces, czego ja im oczywiście życzę, ponieważ myślę, że tym albumem naprawdę moglibyśmy zareklamować się na świecie. Polski rap, patrząc na to, że jest robiony jednak tylko po polsku, a po polsku mówi się tylko w Polsce, no to nie jest spopularyzowany. Gdyby wszystko było po angielsku, wiadomo, że mogłoby to się w ogóle nie wybić, albo byłoby powszechne wszędzie. Natomiast z polską muzyką wybić w świat się jest bardzo, bardzo ciężko. A myślę, że ten projekt mógłby nawet uderzyć za granicę. Bardzo na to liczę i jestem ciekawa bardzo, jak to się rozwinie. Chłopakom kibicuję, a według mnie na naszych oczach właśnie tworzy się historia, tworzy się legenda. I chodzi mi tutaj oczywiście o polski odłam hip-hopu, ponieważ no hip-hop zdobywa teraz ogromną popularność, szczególnie ta nowa szkoła. I jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Co wy sądzicie? Ponieważ zdania mogą być naprawdę, naprawdę odmienne. Także w komentarzach oczywiście piszcie. No a oprócz tego, co sądzicie o Taco na Fide, piszcie także tematy na kolejne takie krótkie pogadanki. Także to tyle, trzymajcie się, cześć!